Witam Was w filmie, w którym pokażę Wam, jak zbudować prostą farmę ryb. Jest to nie tylko farma ryb, ale także jest to też farma na przykład kałamarnic. No i można powiedzieć, że też może być ona trochę utopców. Jest to głównie zwierząt morskich, czyli ryb, kałamarnic, utopców, delfinów, które i tak nic nie dropią. Jest ona też najlepszą farmą, jedną z najlepszych farm jedzenia, którą wam pokażę. Będę na pewno chciał ją zbudować na swoim Lifecraftie 3 jako pierwszą z tych ważniejszych farm. No to co, ja wam przypominam o zostawieniu subskrypcji, ponieważ 60% z was, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybuje tego kanału. Oraz zostawcie łapkę w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Oto rzeczy, które będą Wam potrzebne. Czy co robimy, to musimy zbudować się na 150 kratkę. Czyli ja Wam pokażę, jak to najlepiej zrobić. Bierzecie i od samego brzegu kładziecie po prostu klocki. Jesteśmy już na 150 kratce. Możemy zniszczyć bloki, które są pod tym. Ale ja na razie tego nie niszczę, to się może przydać później. Teraz robimy platformę. I właśnie, to jest rzecz, dzięki której możecie jakby sami zadecydować, jak duża ma to być farma. Tylko pamiętajcie, że musi ona być nad biomem oceanicznym. Jakim? Jest wiele biomów, jednak jeżeli chodzi wam głównie o jedzenie w tej farmie, to najbardziej, no najlepiej nie brać takiego oceanu, który jest z koralowcami. Czemu? Bo tam najczęściej respawnują się tropikalne ryby, których no jeść nie możemy. Ale jeżeli potrzebujecie więcej tropikalnych ryb, zbudujcie to na właśnie ciepłym oceanie, czyli tym koralowym. Inne ryby, czyli te tak zwane dorsze, łososie, one rejestrują się praktycznie w każdym oceanie. No więc co? Jaką ja zbuduję platformę? Ja bym polecał wam. Ja na przykład zrobię tutaj platformę. Nie wiem. 40 na 20, jakoś tak. Czyli będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 20. Tu jest 20. Tu sobie zaznaczę, że jest środek. To są też 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 20 i mniej więcej w tą stronę, powiedzmy tak, po 10 albo 7. Ja dam tutaj 10 i w drugą stronę też 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jest 10. Teraz trzeba po prostu tą całą platformę tak jakby no zapełnić. Ja zrobię cięcie i będziecie widzieć ją zapełnioną. Ok, jak widzicie, zrobiłem taką oto platformę. Nie jest ona też duża, nie jest też mała. Bardzo podobną mam u siebie na Lifecraftie. Teraz przydałoby się zrobić taki murek, który będzie tak jakby po zbudowaniu go, będziemy mieli tak jakby zbiornik, gdzie wlejemy wodę. 3, 4. Też w sumie. Ja zrobię go na 3. Ja wam tylko pokażę filarami,
dokąd ma sięgać ten murek. I po cięciu będziecie widzieć, jak wygląda efekt końcowy tego murka. Czyli jak widzicie, na każdym rogu postawiłem taki filar i od każdego puszczę taki murek, nie? Będzie taki, jakby to powiedzieć, prostokąt, nie? Widzimy się po cięciu. Ok, teraz pokażę wam, jak zrobić miejsce do zabijania ryb. Tutaj, gdzie macie środek, kładziecie tak jakby na trzy kratki. Magma bloka. I do końca. Tutaj, tak widzicie, tu też. I tu. Tu będzie stone. Samo po drugiej stronie. Tutaj, jak widzicie, będzie trzeba postawić magma bloki. Taki cały pasek. Ja zrobię to komendą. Wy oczywiście możecie zrobić to ręcznie. I dotąd będzie sięgało. Jak widzicie, podmieniło mi. Mam tutaj cały pasek z magma bloku. Jak widzicie, on wygląda tak. Teraz musimy wylać do całego tego zbiornika wodę. Pamiętajcie, nie stawiajcie wody tylko na samej górze. Zacznijcie najlepiej od samego dołu, a może najlepiej jeszcze użyjcie kelpów. Ja oczywiście użyję tutaj komendy, jednak wy pamiętajcie, że wszędzie musi być woda stała, nie płynąca, jako blok, co nie? Czyli coś takiego, nie? Wszędzie musicie ją popostawiać. Nie? Ja to oczywiście zrobię komendą. Wy najlepiej zróbcie to wiaderkami lub w jakiś inny sposób. Ok, jak widzicie, postawiłem tutaj wodę. Tutaj już mamy bąbelki. Jak widzicie, farma już zaczęła działać. Pojawiają się ryby. I teraz zadacie mi pytanie pewnie, na jakiej podstawie to działa? Bardzo prostej. Te ryby pływając sobie... Nie wiedzą, że tutaj są te magma bloki. Będą chciały przez nie przepłynąć. O nie, zostaną wciągnięte. I umrą. Zobaczmy, jak to będzie działało. Dam sobie nawet efekt Night Vision. Efekt. O. Dobra. Pierwsza ryba. Jak widzicie, umarła. Działa to na... I teraz pokażę wam, jak zrobić mechanizm, który będzie to wszystko zbierał. Zacznijmy od tego, że pomiędzy magmą a platformą, która będzie stała tu, musi być jedna kratka odległości. I... Do samego końca tej magmy, czyli dotąd. Tak samo z drugiej strony. I tu. Kładziecie bloczki. To samo zrobicie z tej strony, bo musi być równo z paskiem magmy, nie? Czyli pod każdym paskiem magmy musi być blok stone'a. Więc po cięciu zobaczycie, jak ma to wyglądać. I jak widzicie, mam taką oto platformę. Co nie? I teraz, jak widzicie, tutaj położę bloczek. Tutaj położę bloczek. I od tego bloczka do tamtego kładziemy tory. Postawiliśmy, jak już postawiliśmy tory, tutaj dźwignia, uruchamiamy. Tutaj dźwignia, uruchamiamy. Wagonik. I on będzie tak w nieskończoność sobie jeździł i zbierał przedmioty z góry. Co nie?
I taki sam mechanizm robimy na tym pasku i na tym pasku. Po cięciu zobaczycie, jak to wygląda. Jak widzicie, działa i wszystkie przedmioty z góry będą teraz zbierane. Jeszcze brakuje nam tutaj mechanizmu, który będzie zbierał od dołu do skrzynki operami wszystko, co zbiera się w wagonikach. Więc zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Pokażę wam, jak zrobić prosty mechanizm, który z tych wagoników będzie zbierał do skrzynki wszystkie luty. Polecałbym wam najpierw postawić tutaj skrzynkę. Mniej więcej gdzieś tu. Ja zrobię nawet podwójną. Potrzebuję tylko bloczku. Nawet tutaj zróbcie sobie platformę, na której będziecie stali. Tak, i tutaj stawiamy skrzynkę. Skrzynka postawiona. Możemy teraz przejść do kolejnej rzeczy. Pierwszy hopper stawiamy tutaj. Jest połączony? Jest. Drugi możemy albo połączyć z tą skrzynką, albo już z tym hopperem. Ja. Tutaj muszę bloczek postawić tylko. Tam o. Tutaj. I ja połączę z tym hopperem. Udało się? Udało. Tak samo z tej strony. Udało się? Udało. I zostaje nam tylko po prostu postawić zwykłe tory. Tu, tu i tu. Udało się? Udało. I teraz tylko musimy puścić wagonik. Z hopperem oczywiście. Kładziemy je tu. Raz. Dwa oraz trzy. I teraz każdy lód będzie się zbierał. Teraz po prostu farma już jest skończona. Tak jak wcześniej pokazywałem. Jeszcze na koniec pokażę wam po około jakoś 15 minutach, ile rzeczy się zebrało. Więc jak minie 15 minut, ja zrobię oczywiście tylko cięcie i zobaczycie efekt. Na farmie polecałbym wam ustawić tutaj albo jakieś półbloki, guziki, coś co będzie sprawiało, że tutaj na rogach nie będą spawnowały się moby. Ja wyłożę to półblokami. Po 15 minutach taki lód zebrał się w skrzynce. Jest on dość bogaty, jeżeli chodzi o farmę jedzenia. Więc myślę, że warto. Jak widzicie, mamy też kości, które mogą przydać się do jakichś innych farm. No to co, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. A ja was żegnam. Narka!